Dobry wieczór Państwa, może nawet jeszcze dzień dobry. Witam Państwa w imieniu Żydowskiego Instytutu Historycznego na trzecim spotkaniu z cyklu Arka Przetrwania. Cykl spotkań o świętach żydowskich, który odbywa się w ramach programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Naszą prelegentką, znaną już zresztą Państwu, jest pani Miriam Gonczarska, pani Maharat Miriam Gonczarska, nowojorska rabinka, absolwentka szkoły Yeshivat Maharat w Nowym Jorku. Dzisiejsze spotkanie wpisuje się trochę w to, o czym mówiliśmy na naszym ostatnim spotkaniu, czyli nadal będziemy się zajmować czasem, będziemy o tym czasie rozmawiać, będziemy jakoś też zastanawiać się, jak ten czas właśnie funkcjonuje w kulturze żydowskiej, w religii żydowskiej. Cieszę się, że jakby ten wątek jest z nami. Cały czas nomen omen i że wraca do nas, bo jest to rzeczywiście kwestia niezwykle istotna. Nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowane jest Rosh Chodesh i Yovel, czyli święta, które miewają kłopoty z czasem. I zanim oddam głos naszej prelegentce, pozwolę sobie tylko przypomnieć Państwu może, że zadawanie pytań jest możliwe. W oknie czatu można pisać. Pani Miriam Gonczarska powiedziała, że będzie zerkać do okna czatu i być może na część z tych pytań odpowie w trakcie swojej wypowiedzi, a część być może zostawi sobie na później. Ten czas na zadawanie pytań na koniec naszego dzisiejszego spotkania także jest przewidziany, także proszę decydować, kiedy Państwo będą chcieli swoje pytanie zadać. I teraz ja już znikam i oddaję przestrzeń i czas naszej prelegentce. Bardzo dziękuję i życzę Państwu miłego spotkania. Jestem z Państwem, tylko już bez twarzy. Bardzo dziękuję pani doktor Witkowskiej. To było bardzo miłe przedstawienie i w ogóle cały zespół jest fantastyczny, muszę powiedzieć tutaj, więc bardzo dziękuję państwu. No i oczywiście witam serdecznie ponownie. I znowuż oczywiście, tak jak mówiliśmy, będziemy rozmawiali o czasie. I tutaj mamy też obraz, który nawiązuje do naszego wykładu i to jest Kiddush Levana. Ten obraz jest ze zbiorów z Żydowskiego Instytutu Historycznego i może uda nam się do końca wykładu dowiedzieć coś więcej na temat tego obrazu, jeżeli uzyskać jakieś informacje dodatkowe, a jak nie, to może za 2 tygodnie coś więcej na ten temat jeszcze powiem. Dobrze, tutaj jest taki ciekawy zlepek pojęć, który się pojawia i doświadczeń żydowskiego trwania i przetrwania. I dlatego, kiedy mówimy o czasie, to ten czas, mówiliśmy w poprzednich, na poprzednich spotkaniach, omówiliśmy to, jaki jest od czego liczymy czas, od kiedy on się zaczyna. I oczywiście mamy te dwa punkty wyjścia. Z jednej strony mamy historię stworzenia świata opisaną w Torze, w pięciu księgach Mojżesza, w Księdze Rodzaju oraz w Księdze Wyjścia. Mamy też oczywiście drugi punkt wyjściowy, czyli historię wyjścia z Egiptu. I to jest bardzo ciekawe, bo to się w jakimś sensie nakłada na ten język, którego my używamy, że mamy więcej niż jeden nowy rok w żydowskim kalendarzu. Jeden nowy rok jest związany ze świętem Pesach, z początkiem miesiąca Nisan, z Rosh Chodesh Nisan. To słowo Rosh Chodesh, proszę, warto sobie zapamiętać. Rosh znaczy głowa, Chodesh znaczy miesiąc, więc głowa miesiąca. I będziemy używać tych dwóch terminów, Rosh Chodesh i Rosh Hashanah. Rosh Hashanah to jest nowy rok, Shana to jest rok. Więc leżano odliczyć, tak liczymy lata. A Chodesh, oczywiście Rosh Chodesh, no to jako miesiąc. Hadash, słowo Hadash znaczy nowy w języku hebrajskim też, to ten sam, czyli nowy. Kiedy mówimy Rosh Chodesh, to mówimy głowa nowości. Tak jest. A Rosh Hashanah to jest głowa liczenia. Tak to spolszczać, żebyśmy tego nie robimy. Tłumaczymy to jako nowy rok i nowy miesiąc. Podczas mówiliśmy znaczenie jako takie. I więc mamy te dwa nowe roki, przynajmniej dwa takie główne, z których jeden z nich nazywamy, tłumaczymy jako nowy rok. To jest ten, który obchodzimy na jesieni.
Mówiliśmy, że czas może mieć linią prostą, może być tłumaczono, wyobrażony jako linia prosta, idąca od początku stworzenia świata do przyjścia Mesjasza. Tutaj różne etapy i tak dla przypomnienia, to czasami warto sobie powiedzieć, jak wygląda ten timeline, ta linia czasu w judaizmie. Zaczyna się od stworzenia świata, od pierwszych ludzi, poprzez wyjście z Egiptu, górę Synaj. I to jest ten moment, w którym my jesteśmy. My jesteśmy pomiędzy wyjściem z Egiptu, a górą Synaj. Wszystko, co się dzieje w tej chwili pomiędzy Pesach a Szawłot, to jest te 49 dni oczekiwania na otrzymanie Tory na górze Synaj. Wyjście, potem mamy wyjście do ziemi, potem mamy wejście do ziemi Izraela, prawda? To już potem różne, nie do końca wyraża się wszystko w święta i w kalendarzu. I potem mamy czas pierwszej świątyni, drugiej świątyni, czas burzenia drugiej świątyni i to, co my nazywamy teraz diasporą. My od 2000 lat jesteśmy w diasporze na skutek zburzenia świątyni przez Rzymian i czekamy jakby na przyjście Mesjasza, to już jest ta przyszłościowa wizja, co się ma stać w przyszłości ze światem, z narodem żydowskim, z Izraelem. Mówiliśmy o nakładaniu się znaczeń przez nakładanie się czasu. To tutaj mówiłam o tym, że czasami mamy sytuację, że mamy z jednej strony ten czas oczekiwania, liczenie Omeru jest to czas oczekiwania na nadanie Tory na górze Synaj, więc w sumie czas, można powiedzieć, radosny czy optymistyczny, a z drugiej strony były pewne wydarzenia historyczne, które trochę tą radość przyćmiły i w związku z tym mamy takie podwójne uczucia troszeczkę i to tłumaczymy później używając trochę kabały albo nauk filozoficznych, etycznych, jak to przekształcić, to oczekiwanie na zmianę wewnętrzną, na pracę nad sobą, żeby podnosić swoją własną osobę na wyższy poziom duchowy i w ten sposób jakby realizujemy obie rzeczy. Doceniamy czy dostrzegamy te cierpienie w historii i przez przemianę wewnętrzną jakby przygotowujemy się do otrzymania Tory na górze Synaj, czyli do realizowania tej lepszej wersji historii czy przyszłości, jak gdyby, w której my funkcjonujemy lepiej, pomimo czy nawet by powiedzmy nasze zmiany, albo wierzymy, że rzeczywiście nasze dobre uczynki mogą zmienić rzeczywistość aż do tego stopnia, albo jesteśmy trochę skromniejsi, mówimy, nawet w tej trudnej sytuacji, jakiej byśmy nie byli, jesteśmy poprzez lepsze bycie lepszym człowiekiem, jesteśmy w stanie przez lepsze funkcjonowanie, jesteśmy w stanie lepiej tę sytuację dostosować, znosić, lepiej się zachowywać, mieć lepsze relacje na przykład z ludźmi. A teraz to jest ten okres przemiany wewnętrznej, to wszystko mamy, widzimy, że to jest z jednej strony czas liturgiczny, nakłada się czas liturgiczny, symboliczny na czas personalny, prawda, na to, że my osobiście liczymy te 49 dni, które jak gdyby doprowadzą nas do góry Synaj i też czas historyczny, linearny i kulisty, w tym sensie, że wracamy do tego samego punktu, co roku w Pesach, co roku w święto Szawłot. Więc a my jednocześnie zakładam, że się rozwija historia, rozwija się, my personalnie się rozwijamy jako indywidualna osoba i również jako naród. W związku z tym wytwarza się w tym momencie pewnego rodzaju spirala historii. Czyli wracamy do tego samego punktu, ale dokładnie w tym samym miejscu. No i teraz to jest te różne kształty czasu, o których mówiliśmy. No i oczywiście, ale teraz chciałam się zająć kulistością czasu. I z tą kulistością czasu jest tak, że ona jest niestety, można powiedzieć, to najprostsza formuła, prawda? Bo jeśli mamy czas linearny, to mamy strasznie dużo informacji, prawda? Musimy pamiętać, co wszystko się wydarzyło po drodze, prawda? Jak mamy czas spiralny, to się nam dzieją różne rzeczy na tej spirali, ta spirala się jakoś dziwnie wygina i to jest strasznie konceptualnie skomplikowane. Wydaje się, że ta kulistość czasu powinna być najprostsza. Wracamy do tego samego punktu w czasie, co miesiąc, co rok, co tydzień, co dzień i tak dalej, najprostsze co może być. Okazuje się, że kulistość czasu być może jest jednym z najbardziej skomplikowanych zjawisk. Otóż dlatego, że jest pewnego rodzaju, bym powiedziała, spór. Spór między Księżycem a Słońcem. To jest nawet taki midrasz, który jest oparty na zdaniu Vaasela Hemet Shnei Hameorot Hagdolim, Et Ma'amor Gadol będzie zajmował się dniem. I teraz tak, jest powiedziane, Bóg stworzył dwa wielkie światła. A potem powiedział, ten większy będzie nazywał się dniem. W związku z tym powstał midrasz, który mówił, że przyszło słońce, przyszedł księżyc do Boga i powiedział zaraz,
dwa mamy światła rządzące światem? Jak to może być? Przecież nie może być dwóch króli, którzy będą rządzili jednocześnie światem. W tym momencie Bóg powiedział, tak, masz rację i ty się masz zmniejszyć. To był księżyc. Księżyc w związku z tym przechodzi przez cykle. Od czasu do czasu całkowicie znika, a potem się odnawia. I ta odnowienie się, potem Bóg żałował tej decyzji w jakimś tam stopniu. I to są na to midrasze, ja w tej chwili naprawdę nie będziemy w nie wchodzić, ale są midrasze, które wskazują na to, że Bóg miał jakieś takie potem żal w pewnym sensie do tego, co do tej decyzji. I w związku z tym obiecał, że w przyszłym świecie, kiedy przyjdzie Mesjasz, te dwa światła będą równorzędne, będą równie ważne. Niektórzy, jak powiem na przykład szczególnie w Chabadzie, oni mówią, że na przykład przywództwo duchowe kobiet jest symbolem mesjańskim. To znaczy im więcej kobiet studiujących Torę, ponieważ kobiety jest księżyc, słońce, to jest niejednokrotnie symbolika taka, że właśnie ten księżyc symbolizuje kobiety, słońce symbolizuje mężczyzn w Kabale w jakimś tam stopniu, w związku z tym no oczywiście bardziej skomplikowane, ale jakby ten pierwiastek męski i żeński, można w ten sposób o tym mówić. I w związku z tym to odrodzenie się roli kobiet jako liderek być może jest jednym z znaków tego, że już tutaj po drodze nam się Mesjasz wybiera. Więc to jest, pozostawiam to, nie jestem, mimo tego, że mam osobiste, bardzo głębokie związki z Chabadem, ja nie jestem chabadniczką, powinna powiedzieć, więc może kiedyś o tym opowiem. Ci, którzy przychodzą na nasze zajęcia do Chabury, którą prowadzi Hania co tydzień we wtorki, mogę zostawić tutaj nawet jakąś informację, można do mnie napisać, jak ktoś jest zainteresowany, to tam więcej trochę o tym opowiadam. Tutaj jesteśmy bardziej formalni. Dobrze. Czasami Rosh Chodesh to jeden dzień, ale czasami obchodzony jest przez kilka. To jest po pierwsze, to znaczy teraz troszeczkę, żeby opowiedzieć o Rosh Chodesh jako takim. Rosh Chodesh, nowy miesiąc żydowski, obchodzony jest co miesiąc. Jest rzeczywiście zsynchronizowany, nie tak jak miesiące w kalendarzu gregoriańskim, rzeczywiście jest zharmonizowany z księżycem. I problem jest taki, że wbrew pozorom ten konflikt między Słońcem a Księżycem, on się nie skończy. On dalej trwa. Otóż problem jest taki, że Księżyc, pełna rewolucja Księżyca wokół Ziemi trwa 20 dni, 9 dni słonecznych, 29 dni słonecznych, czyli z punktu widzenia, jak patrzymy z punktu widzenia dnia słonecznego, to 29 dni, 12 godzin, 44 minuty, 3 sekundy. Po prostu to jest, ten problem jest taki, że czasami może być tak, że nowy miesiąc nad Jerozolimą pojawi się po zachodzie słońca, czasami przed zachodem słońca. W związku z tym będzie inna data, bo my liczymy dzień od zachodu słońca. I oczywiście pytanie jest, kiedy jest zachód słońca, co do sekundy, bo to też jest jeszcze takie pytanie. Zachód słońca jest to proces, więc w Talmudzie już zaczyna się dyskusja, w którym momencie ten proces się zaczyna i w którym momencie ten proces się kończy. Więc kiedy zaczyna, jest dokładnie nowy dzień. I proszę pamiętać, że to wszystko jest w tradycji żydowskiej bardzo szczegółowo omawiane. Ja o tym wspominałam troszeczkę w zeszłych zajęciach, jak bardzo my odbieramy czas jako coś, co jest związane głęboko z liturgią i tradycją żydowską, że czas odgrywa fenomenalną rolę również w tożsamości religijnej. I to takie, że na przykład inaczej odczuwają i odbierają i myślą o czasie na przykład hasydzi, niż na przykład członkowie środowiska litewskiego, niż nie hasydzi. Dlatego, że i to jest naprawdę ogromna dyskusja w judaizmie i zawsze wokół kalendarza i mierzenia czasu i jak my się zachowujemy w związku z czasem istniały spory. Więc teraz metodologicznie dzisiaj to nie jest nic takiego fantastycznego, ja Państwu po prostu będę opowiadała z różnych punktów widzenia o tej historii. Więc dni w naszym kalendarzu muszą zaczynać się o zachodzie słońca, niezależnie od tego, kiedy faktycznie następuje koniunkcja, prawda? Czyli ten moment, kiedy pojawia się, kiedy znika, czy pojawia się, powiedzmy, nowy księżyc. Dlatego konieczne jest oddanie lub
odjęcie pół dnia z każdego miesiąca kalendarzowego. Z tego powodu hebrajskie miesiące trwają na przemienie 29 i 30 dni. Z chwilą nowiu księżyca miesiąc 30-dniowy nazywany jest Malej. I dobrze, to dalej wchodzą tutaj szczegóły. Państwo, ci, którzy mieli chwilę, żeby rzucić na to okiem, to pewnie rzucili. I teraz tak, słuchajcie, jak szukałam ciekawego artykułu, żeby zobaczyć po polsku, żeby było to jasno wytłumaczone i prosto, no okazało się, że znalazłam bardzo dziwną stronę. Jest to strona remont.pewno.ru, RU to znaczy, że jest to jakaś rosyjska strona, która jest po polsku, ale mało, że jest po polsku, co oprócz tego, że zajmuje się kalendarzem żydowskim, bardzo szczegółowo i poprawnie, to ma całą masę informacji na temat kabin prysznicowych, jak zrobić aromatyczne krople musujące, co musisz wiedzieć, zanim kupisz przędzę do dziania w sklepie internetowym. Nie rozumiem logiki tej strony, znaczy jaki jest wybór, pod jakim kątem wybierane są artykuły, to jest trochę jak wygląda jak moja strona na Facebooku, po prostu na każdy temat tam są posty. W każdym razie, ale strona jest poprawna i informacje są właściwe, więc polecam, że tak powiem, żeby siebie, ja tutaj tylko zrobiłam kilka screenpintów z tych rzeczy, które chciałam Państwu opowiedzieć. Na przykład chciałam opowiedzieć, że mamy dwie wersje roków, kiedy mamy rok przestępny, mamy rok, możemy mieć różne dni kalendarza słonecznego, bo właśnie musimy wyrównać ten księżycowy i słoneczny, żeby były razem, więc mamy czasami 353 dni w roku, czasami mamy 354, a czasami mamy nawet 385 dni roku żydowskiego słonecznego. Więc widzicie ten cały czas konflikt między księżycem, więc mamy słońce, księżyc i liczba 12, 7, 49. Ten kalendarz ma wiele różnych elementów, które muszą być pogodzone w tym kalendarzu. 12 oczywiście pokoleń, 12 miesięcy, mamy 12 nazw miesięcy, nawet jeżeli mamy powtórzony miesiąc Ada. No i tutaj jest oczywiście też nawiązanie do tego, 12 miesięcy, nawiązuje oczywiście do horoskopów i my troszeczkę o żydowskiej astrologii będziemy też mówili, nie tylko na razie mówimy o żydowskiej astronomii, ale będziemy też mówić o żydowskiej astrologii. I powiem szczerze, że okej, dobrze. Każdy miesiąc żydowskiego kalendarza ma znak zodiaku, od czasu starożytnego też z tej strony zwyczajem jest oznaczanie 12 znaków zodiaku jako symboli konstelacji. No i ci, którzy się zajmują trochę astronomią, to wiedzą, że Ziemia się jakby obraca i w procesie obrotu Ziemi widoczne są kolejne, jest wschodząca konstelacja, jest ta, która jest w zenicie, także no i to tak, czyli widzimy po prostu określone układy gwiazd. Oczywiście w różnych punktach na Ziemi będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Waga Tishrei, więc patrzymy na punkt geograficzny i patrzymy na czas. Waga to jest Tishrei, Skorpion to jest Heszban, Strzelec to jest Kislew, ja jestem Strzelec, Kislew, Koziorożec, możecie Państwo sobie spojrzeć, jaki miesiąc żydowski odpowiada Państwa kalendarzowi, ale jak ci, którzy nie, albo w drugą stronę. Może ktoś mi nawet napisać, jaki jesteście miesiąc i może będziemy się zastanawiać, jaka jest charakterystyka w żydowskim kalendarzu tego miesiąca. Prawda? W Kislew, na przykład w miesiącu Kislew jest Chanuka, no, więc Chanuka jest świętem świateł, bardzo mi się to podoba. O, proszę bardzo, Adar. Adar jest świętem Purim na przykład. Prawda? Więc to święta Purim, więc możemy sprawdzić sobie w ten sposób, jakie święto żydowskie przypada na przykład na nasze urodziny. I tutaj oczywiście 12 plemion Izraela, które według i mamy też 12 synów Izraela. Więc tutaj prawda, jest jedna osoba, Adar to jest Purim, wrzesień, proszę bardzo, Tishrei, nowy żydowski rok. Same fajne miesiące. I proszę się nie martwić, jeżeli Państwo odkryją, że jesteście Państwo na przykład z miesiąca, który to jest taki ten, Tewet jest pobiedy, ale jest tam Av, prawda? Więc można pomyśleć, że miesiąc Av to jest taki smutny miesiąc, ale w tym samym miesiącu, w tym samym dniu, 15 dzień miesiąca Av, jest bardzo radosny i to jest dzień miłości. Taki jakby jak walentynki w tradycji żydowskiej trochę, nie nazywam nieco innego, ale rozumiecie Państwo, że w tym kierunku, więc proszę się nie martwić nic, każdy miesiąc ma swoje plusy, każdy miesiąc ma swoje plusy.
Dobrze, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Dobrze, więc pobawiliśmy się trochę w astrologię. Nowy żydowski rok, ok. Dobrze, więc tutaj pokazałam tą stronę, ona jest bardzo przydatna i sympatyczna. I tutaj jest jeszcze kawałek z tej strony również. Można z jednej strony mamy właściwie wybierać szafę w łazience, ale również możemy spojrzeć na po drugiej stronie tego wspaniałego, że tak powiem, dzieła i zobaczyć, że mamy Tishri, może mieć 30 dni, zawsze ma 30 dni. Heszwan ma 29 albo może mieć 30. I tak dalej, widzimy tutaj, że, bo tutaj nie widać, nie widać do końca, jaka jest różnica, to są lata przestępne i są, więc widzicie Państwo, że tu są długości, że tak powiem, różne długości miesięcy w kalendarzu żydowskim. I to jest też oczywiście powoduje, że musimy mieć albo sposób na komunikowanie tego, albo przenoszenie tych informacji. Teraz jednym z takich aspektów czasu kulistego w judaizmie, czasu okrągłego w judaizmie, czasu powracającego do tego samego punktu, jest to, że wiele z tych świąt ma takie jakieś charakterystyczne elementy. I jeżeli patrzymy na Rosh Chodesh, o którym mówiłam, że to jest głowa nowości, głowa miesiąca, w tym czasie, w czasie świątyni dmięto w szofar, w róg i robiono uczty. I ja próbowałam zdobyć informacje, czy w ogóle tradycja rabinacka o tym mówi i dlaczego myśmy zaprzestali. Mówiliśmy o świętach, które miewają problemy z czasem. Jak to jest, że Rosh Chodesh przestał być tym świętem, którym kiedyś był? Otóż nigdy w Rosh Chodesh nie było zakazu pracy takiej, jak jest szabat i przecież właściwie można znaleźć takie wersje, które można zrozumieć, że może za czasów drugiej świątyni, może za czasów pierwszej, kto wie. Ale w każdym razie ewidentnie mamy źródła, ja ich na początku się zastanawiałam, czy wszystkie przetoczyć, a potem stwierdziłam, że nie będę Państwa męczyć, ale są źródła w prorokach, które ewidentnie nawiązują do faktu, że być może Rosh Chodesh był o wiele bardziej obchodzonym świętem niż dzisiaj. Ale od zburzenia świątyni ten Rosh Chodesh jakby stracił wagę. I może jest to kilka możliwości. Jedna jest taka, że Rosh Chodesh był obchodzony bardzo uroczyście. Przychodzili z całej ziemi Izraela posłańcy, którzy widzieli nowy miesiąc, którzy widzieli kawałek księżyca, żeby przyjść do Sanhedrynu i żeby o tym powiedzieć. Ja o tym troszeczkę więcej mówiłam, więc nie chcę się zagłębić w tym momencie. Za to, więc być może z tego powodu nie ma tej radości, znaczy, że było tak głęboko związane z Jerozolimą, ze świątynią, ten obchody Rosh Chodesh, że być może po prostu i z królem. Była ewidentnie jakaś tradycja królewska, że Rosh Chodesh, ponieważ Rosh Hashana to jest rok, kiedy naliczamy nowe lata królewskie i Rosh Chodesh, i Rosh Hashana, nowy rok żydowski, był związany bardzo z królem, to być może za czasów królestwa Judei, w tym czasie król jako taki, nie tylko raz w roku, ale co miesiąc miał jakąś szczególne obchody. I w związku z tym, że nie mamy Królestwa Judei, te tradycje jak gdyby zamarły. Więc bardzo ciekawe zjawisko do zbadania, to jest tylko hipoteza, którą trzeba, i to taka wstępna, więc naprawdę trzeba to odkopać i powiem szczerze, że nawet pytałam w kilku miejscach, na razie muszę to rozwinąć. Skąd? Co się stało? No? I dzisiaj dopiero, kiedy wracamy do ziemi Izraela, i tutaj ukłon w kierunku osób zainteresowanych współczesnym życiem żydowskim, rzeczywiście kobiece ruchy odbudowywują tą tradycję Rosh Chodesh na różne sposoby i są różne kluby, które się spotykają raz w miesiącu z okazji Rosh Chodesh, jakieś pieczonie chałki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest do końca mój świat, ale nie dlatego, żeby to nawet bardzo ortodoksyjne środowiska to robią, tylko po prostu ja w tym jakoś mniej uczestniczę, za to rzeczywiście jest to ciekawe, żeby widzieć, że ten Rosh Chodesh jest w tej chwili jakaś próba odnowienia tego, co by było. Mnie by najbardziej interesowało, powiem szczerze, dęcie w róg w Rosh Chodesh, ponieważ bardzo lubię ten instrument, to jest, zaraz będziemy o nim więcej mówić. Więc dobrze, ale skąd się w ogóle wzięło to dęcie w róg? Otóż w Księdze Kapłańskiej znajdujemy fragment, który mówi, policzysz sobie 7 lat szabatowych. Pamiętacie, jak liczyliśmy pamiętacie Państwo, jak liczymy teraz, mówiliśmy o liczeniu Omeru.
o 49 dniach, 7 tygodniach i tak dalej. Pamiętacie Państwo, 7 razy 7, 49. To policzysz sobie 7 lat szabatowych, nie dni więc kiedy mówiłam, że to jest taki jeden dziwny fragment, który nie wraca zupełnie do początku, tylko zaczyna się na Pesach i kończy się w Szawłot, to jest to święto takie zjawisko zupełnie oderwane od innych rzeczy. Otóż nie jest ono oderwane zupełnie od innych rzeczy. Jest kolejne odliczanie. Kolejne odliczanie, ale już nie dni, tylko lat. Całych lat. To jest ogromna tak różnica. Policz, jeśli chodzi o długość tego, policzysz sobie 7 lat szabatowych, to jest 7 razy po 7 lat, także czas 7 lat szabatowych będzie obejmował 49 lat. 49 lat to jest dużo lat. 9 dnia. 7 miesiąca, czyli to jest pierwszy miesiąc Tiszej, ktoś tutaj nawet się urodził w Tiszej, więc bardzo dobrze. W dniu przebłagania zatrąbcie wróg. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Prawie pewna, że jestem, że to nie jest dobry pomysł. Okej, nie będzie. Nie dało się. Przebłagania, zatrąbcie wróg w całej swojej waszej ziemi, będziecie święcić 50 rok, oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców, będzie to dla was jubileusz, czyli dlatego się robi każdy z was powróci do swojej własności. To jest bardzo ważne. Jakie jest przekazanie tego, jaki jest motyw tego roku jubileuszowego? Otóż ziemia powinna powracać do ich pierwotnych właścicieli. Pierwotni właściciele to jest nadanie ziemi przez Boga. Tak? Bóg dał ziemię narodowi żydowskiemu i dał przede wszystkim ziemię każdemu z kolejnych pokoleń. I pomysł jest taki, żeby ziemia wracała do tych właśnie pokoleń, do tych przedstawicieli. Problem polega na tym, że my nie tylko już nie wiemy, kiedy jest rok jubileuszowy, a być może nie wiemy, ale przede wszystkim nie mamy tych 10 pokoleń, które zniknęły w czasie pierwszej świątyni. W związku z tym też cała idea roku jubileuszowego jako taka przestała mieć sens. Zobaczcie, jest przestrzeń, jest czas, ale przede wszystkim to są wszystko jednak ludzie. Prawda? I tutaj mamy, co my mamy do dzisiaj. I tak, oprócz zakazu szabatowego zawiera dodatkowe. Każdy miał powrócić do swojej własności i tak dalej. Ale co mamy z roku jubileuszowego? Co nam zostało? Dęcie wróg. Dęcie wróg, które przechodzi jak gdyby z roku jubileuszowego na rok szabatowy. I będziecie wykonywać ustawy swoje i przestrzegać wyroków moich i tak dalej. I to mamy szmitę. I kiedy mamy szmitę? Szmitę mamy już za rok. Znaczy w ten wrzesień, we wrześniu będzie nowy rok i od tego nowego roku zaczynamy szmitę. I to jest szmita, dzisiaj jest to obchodzone w ziemi Izraela, tylko w ziemi Izraela, kiedy rzeczywiście są inne sposoby zbierania plonów i dotyczy to tego, że ziemia powinna odpocząć. To trochę dzisiaj inaczej wygląda o tej śmicie, jako całym tym rytuale śmity, inaczej to oznacza dzisiaj w naszych czasach. Może kiedyś osobny, jakiś zupełny, trzeba było zrobić cykl, nawet nie jeden wykład. Jakie owoce, kto je, jakie owoce, z którego, w jaki sposób one są zbierane, kto je rozprowadza i tak dalej, ziemi Izraela. To jest przede wszystkim problem dla osób, które mieszkają w Izraelu dzisiaj. Ale w każdym razie to jest to bardzo ciekawe, więc tutaj mamy właśnie zakaz uprawiania ziemi, zbierania plonów, nakaz darowania długów, w roku jubileuszowym dodatkowo powrót do ziemi i tak dalej. Mamy specjalny plusbóg, który umożliwia nam, jeżeli pożyczyliśmy pieniądze, na przykład ja w tym roku pożyczałam kogoś pieniądze i teoretycznie ta osoba nie może ode mnie zażądać zwrotu tych pieniędzy w roku szabatowym, właściwie traci te pieniądze, więc my podpisujemy pewnego rodzaju umowę, która zapewnia, że ta osoba odzyska te pieniądze, ponieważ inaczej ludzie przestaliby pożyczać pieniądze nawzajem, no, w tym okresie. Więc to jest bardziej skomplikowane. Halachicznych elementów tu w tym całej tej tradycji jest ogromna ilość. Ale wróćmy do gwiazd, wróćmy do tego, co się dzieje na firmamencie niebieskim. I tutaj mamy przepiękne, no niestety nie mogłam znaleźć dobrego polskiego tłumaczenia,
Mam nadzieję, że dostanę w jakimś, może Saszy Pecaricza, te tłumaczenie Laudre Parte z Siduru na polski. Wtedy będę mogła Państwu dać lepsze tłumaczenia niż tam, które zrobiłam w tej chwili właściwie za pomocą Google Translate. Nie wiedziałam, że Google jest poetą. Ale jest całkiem nieźle, to brzmi. Bóg jest Panem całego stworzenia, jest On wychwalany przez tchnienie wszelkiego życia. Jego wielkość i dobroć wypełnia wszechświat, wiedza i mądrość otaczają Jego obecność. Bardzo dobre tłumaczenie. Wywyższony jest On przez wszystkie istoty niebiańskie. To jest oczywiście o gwiazdach i słońca i księżycu. Ozdobione w chwale tajemnicami nieba. Czystość i sprawiedliwość strzegą Jego tronu, dobroć i miłosierdzie obfitują w Jego chwałę. Dobro to luminarze, których stworzył nasz Bóg, stworzone ze zrozumieniem, mądrością i wnikliwością, obdarzył ich energią i mocą. Energią? Bardzo ciekawe. Aby panować w ich sferze wszechświata. Pełni blasku promienieją blaskiem, ich blask zdobi wszechświat. Jak znamy zdjęcia, prawda, ze wszechświata, to jest w średniowieczu napisane. Proszę sobie wyobrazić, prawda, jakie my mamy teraz zdjęcia z kosmosu, aż żałuję, że właściwie nie pokazałam, prawda, tych pięknych świateł, które my widzimy z Ziemi, czasami w ultrafiolecie, niektóre te zdjęcia są. Radują się wznoszeniem i wywyższeniem, wciąż są posłuszni woli swojego Stwórcy. Czyli jest ta koncepcja gwiazd, słońc, orbit, prawda, galakty, które obracają się i wytaczają czasy różnego rodzaju w posłuszeństwie wobec Stwórcy. I w ten sposób wychwalają Stwórcę przez wykonując Jego rolę. Tą pieśń my śpiewamy co szabat przed modlitwą na szachrit, na modlitwę poranną w czasie szabatu, przed mówieniem Szma Izrael. Jest to jedna z najpiękniejszych pieśni, jaką ja znam w judaizmie. Chwała i cześć, którą oddają Jego imieniu i wyśpiewują ją, Jego wielkość z radosną chwałą. Wezwał słońce, które rzuciło Jego światło, ustalił cykl faz księżyca. Prawda? Więc prawda, Bóg jest Stwórcą Wszechświata, prawda, Stwórcą wszystkiego tego, wszystkich tych orbit i tak dalej. I oczywiście wszystkie armie niebiańskie oddają Mu chwałę, głoszą Jego chwałę i wielkość wszystkie różne istoty niebiańskie. Więc i to jest taki pomysł, że my ludzie też powinniśmy być tymi, także jesteśmy tymi iskierkami w tym wszechświecie i czasami wykonujemy wolę Boga, a czasami nie. A więc namowa tu jest taka między wierszami, żeby wykonywać. Taki jest pomysł tego wiersza, ale jest to moim zdaniem przepiękny. Więc oczywiście, ale nic nie jest proste w tradycji żydowskiej, dzięki Bogu i dzięki ludziom, którzy tą tradycję współtworzą na przestrzeni 3,5 tysiąca lat. Czasami się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się czasami to do tego, jak policzy się ten kalendarz. I rozbicie Państwo, że jeżeli dzień ma 29, księżycowy wobec słoneczny ma 29, 12, tak, 12 i tam ileś części, tak, to w związku z tym jedna osoba może policzyć, że Rosh Hashana powinna być tu, w tego dnia, a inna osoba może dojść do wniosku, że Rosh Hashana jest innego dnia, nowy żydowski rok. W związku z tym Yom Kippur jest w innym dniu. W związku z tym jeden rabin, właściwie nie taki zwykły rabin, ale szef Sanhedryn. Drugiemu, my mamy tak jakby dwóch, jest jakby Rosh Yeshiva i Rosh Sanhedrin i między nimi czasami są napięcia. Wyobraźmy sobie ten pan, który się, bo to jest obrazek z Wikipedii, ale bardzo ładny i można sobie tak wyobrażać Sanhedrin, prawda, tych mądrców siedzących w koło i próbujących ustalać różne rzeczy, które są no, zdecydowanie ponad ich głowami. I teraz tak, jest spór pomiędzy rabinem Gamlielem i w związku z tym zobaczcie, co się dzieje. To jest Masechet Rosh Hashana. Rabin Akiva podszedł i został Rabiego Jehoszułem. Zmartwiony tym, że szef Wielkiego Sanhedryzmu zmusza go do zbezczeszczenia dnia, który otrzymał, który był o Yom Kippur. Po prostu Gamliel powiedział, przyjdziesz do mnie tego dnia, prawda, czyli w Yom Kippur, z laską w ręku i z workiem pieniędzy. A jak nie, to cię obłożę, że tak powiem, wyrzucę cię z Sanhedryn. I on bali się, że będzie wokół tego, że będą dwa dni Yom Kippur przez różne środowiska uznawane, wtedy już poza ziemią, poza Jerozolimą. Ten konflikt mógł doprowadzić do bardzo głębokiej schizmy i tą schizmę za wszelką cenę próbowali zatrzymać. I wtedy z wersetu mogę tylko powiedzieć, i wtedy Rabbi Akiva, wiecie kiedy był Rabbi Akiva, bo mówiłam o tym ostatnim razem.
Więc zakładając, Rabbi Akiva był zaraz po zburzeniu drugiej świątyni. To jest okres powstania Bar Kochby, o którym dużo mówiliśmy, tak? I o tym, to był okres bardzo trudny, bardzo niebezpieczny, że na niej że tak powiem, byli nie tylko już po zburzeniu świątyni, ale w tym okresie okupacja rzymska była bardzo brutalna, więc podzielenie narodu żydowskiego wokół kalendarza było najgorszym z możliwych, pomysłów. Z wersetu mogę się dowiedzieć wszystko, co zrobił rabin Gamliel, poświęcając miesiąc, już się dokonało. Czy rabin Gamliel poświęcił miesiąc w dniu, który rabin Jehoszua myślał, że to nie jest ten termin? Jak jest powiedziane, to są wyznaczone okresy państw. A i teraz tak, co rabin Akiva powiedział, żeby pocieszyć rabiego Jehoszua, który miał poczucie, że kalendarz idzie w złą stronę. A teć są, piękne tłumaczenie starożytne, takie staropolskie, teć są uroczyste święta pańskie, które obchodzić będziecie pewnego ich czasu. Eilu Modei Hashem, uwierzcie mi, hebrajski jest dużo starszy niż ten starszy, niż ten stary polski, ale łatwiej się go czyta, ponieważ my jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Eilu Modei Hashem, to są święta Hashem, Mikrei Kadosh, nazywamy je świętymi, a jeszcze Tikreu Otam, które wy je będziecie określać w ich czasie. Ale brakuje tutaj jednej literki, waw. I zamiast o tam, te literki można przeczytać atem. Jaka jest różnica między o tam? Je albo wy. I jak w związku z tym rabbi Akiva zinterpretował to zdanie? To są wyznaczone okresy pańskie, które świętego zgromadzenia, które będziecie wy głosić w swoim czasie. I to jest ta różnica. Czyli nie, które będą ogłaszane w swoim czasie, tylko którym wy będziecie ogłaszali w swoim czasie, w ludzkim czasie. Jest taki koncept, wydaliśmy, to nie do końca o to w tym kontekście używane, ale ona jest bardzo łatwo wyjaśnić. Lo beshamayim hi. Tora nie jest w niebie. Prawo żydowskie jest ustalane przez Sanhedryn. To Sanhedryn decyduje, kiedy następuje Rosh Chodesh, w związku z tym, kiedy następuje święto i to my uświęcamy, my ludzie, w sensie ja nie jestem członkinią Sanhedrynu, Sanhedrynu nie ma dzisiaj, ale my ludzie dzisiaj, nie dzisiaj, tylko nasz kalendarz, my ludzie jakby, ale my po naszej ludzkiej stronie, my ustalamy, kiedy dokładnie jest. Oczywiście on się nie może różnić bardzo od tego, co się dzieje w tych sferach niebieskich. My w dalszym ciągu chcemy być synchronizowani z tym światem, ale te drobne różnice, które są, od nas zależą i to my je ustalamy. I to jest bardzo ważna rzecz, że my mamy świadomość tego, to jest z Wikipedii, prawda, czym był Sanhedryn, tak, powstał w Jerozolimie i znowu, prawda, wracamy, ja mówiłam zawsze, że tym punktem odniesienia na mapie żydowskiej czasu jest zawsze Jerozolima i tutaj w tym konkretnym czasie był, tak, więc tutaj mamy trochę informacji, których w tej chwili przelecimy, ale to, co jest ważne, żebyśmy zobaczyli po upadku Jerozolimy Wielkiego Sanhedrynu, zachowały się do 358 roku i to jest mniej więcej ten czas, kiedy zaczyna być ustalany kalendarz, który nie wymaga Sanhedrynu. Czyli ten kalendarz żydowski, który my dzisiaj mamy, jest z mniej więcej z tego czasu, ja o tym mówiłam trochę więcej znowu poprzednim razem, żeby się nie powtarzać. Prawda? Więc dobrze, to jest taka ciekawa. Teraz wracając do tego, więc są ludzie, są gwiazdy, jest księżyc, te wszystkie elementy istnieją. O, często iluzja, że czas nie istnieje, że to jest bardzo ciekawe, co z tym czasem jest, czy czas jest czymś obiektywnym i tak dalej. Ja jestem zafascynowana fizyką kwantową w tym też i oczywiście i w ogóle koncepcją czasu. No i dzisiaj my wiemy, że czas jest, prawda, jeżeli patrzymy na fizykę kwantową z takiego punktu widzenia, że obserwator w jakimś sensie doprowadza do tego, że ta obserwacja powoduje, że my, jak gdyby, że załamuje się linia prawdopodobieństwa, dystrybucja prawdopodobieństwa, prawda? Że w jakim sensie nasza obserwacja, nasza świadoma obserwacja współtworzy rzeczywistość, oczywiście jest tym elementem współtworzenia czasu, że czas jest w jakimś sensie, i to też Einstein mówił o względności czasu, czyli że czas jest względny wobec przestrzeni, wobec punktu, wobec obserwatora, tak? Że obserwator w jakimś sensie jest współtwórcą tego odbioru, którym jest czas. Również wasze dni radosne, dni święta na Nowiu Księżyca przy waszych ofiarach. I tutaj widzicie, ewidentnie w Rosh Chodesh można było tą trąby.
Znowu szofar. Może pod koniec spróbuję jeszcze raz to zatrąbić. W naszych czasach trąbimy w Elul, w pierwszy miesiąc idzie już omówienia, tak? Dobrze. I teraz zobaczmy troszeczkę więcej o tej symbolice szafaru. Tutaj mamy ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego. Ten był znaleziony w niemieckim magazynie z czasów II wojny światowej. Proszę zobaczyć, ten jest bardzo ciekawy. Znalazłam w internecie taki opis, że ten był używany szofar, był używany w czasie wielkich świąt i też właśnie w czasie II wojny światowej. To jest obraz namalowany w obozie, nie wiem, czy to był obóz pracy, czy obóz śmierci, ale w każdym razie San Cyprien w Belgii w 1941 roku. Jak ktoś nie przyjdzie na mój wykład, to nie będzie wiedział, że tam te ogonki, które wystają nad głowami, prawda, to nie jest jakiś dodatkowy punkt światła, tylko to zobaczcie, dokładnie tak, mamy tałes na głowie, prawda, i ten ruch barani, który ewidentnie jest to jakiś okres miesiąca Elul, przygotowania się do nowego żydowskiego roku. Jest przepiękna historia, którą się z Państwem chciałam podzielić. Historia, którą też znalazłam w internecie, o innym szofarze, tylko tym już był konkretnie z Auschwitz. Haszke Teldo ocalał z Auschwitz i Birkenau, przekazał szofar swojej córce, która jest profesorem, dyrektorką Instytutu Badań nad Holokaustem i tak dalej. Tutaj możecie zobaczyć Państwo i można to sobie, to jest przetłumaczone oczywiście. Mój skromny 1,80 m wzrostu ojciec był gigantem, który ze względu na swoją pozycję dyspozytora pracy zdołał uratować setki istnień ludzkich, a być może nawet więcej. W Auschwitz III Monowitz podczas lat spędzonych w nazistowskim obozach. Szofar był symbolem jego potężnej wiary, której nigdy nie stracił przez lata spędzone w Buchenwaldzie i Auschwitz oraz jego duchowego oporu. Zawsze patrzył przez siebie, nigdy do tyłu. Pomagał, zachęcał, wspierał każdego. Szofar był podobnie dostępny w żadnym nazistowskim obozie koncentracyjnym, a posiadanie religijnego artefaktu groziło śmiercią. Nie powstawało to grup religijnych do tego, żeby próbować obchodzić nabożeństwa noworoczne. I Teodor był jednym z więźniów odpowiedzialnych za organizację pracy w obozie. Podczas Rosh Hashana zaaranżował przeniesienie wielu swoich towarzyszy do miejsca pracy, które znajdowało się daleko od środka obozu, gdzie można było usłyszeć dźwięk szofaru bez zwracania nadmiernej uwagi. No wiadomo, że w obozie było głośno, tak? Ludzie krzyczeli, różne rzeczy się działy, więc tak. Nie mógł uczestniczyć w tej tajnej służbie, gdyż planowali, ponieważ musiał pozostać na swoim stanowisku lub ryzykować wzbudzenie podejrzeń. Później powiedział swojej córce, kiedy podszedłem do żydowskiego więźnia, który miał mieć szofar, czyli on wiedział, kto miał ten szofar, tak? On zaprzeczył. Prawdopodobnie bał się powiedzieć komukolwiek, że posiadanie go oznacza śmierć. Teodor zobaczył szofar dopiero 4 miesiące później, kiedy pod koniec stycznia 1945 roku, kiedy on i tysiące innych więźniów zostali zmuszeni przez strażników SS do ruszenia z Auschwitz w niesławny marsz śmierci, podszedł do niego, ten więzień, który miał ten szofar, tak? Podszedł do niego i wręczył mu ten przedmiot zawiniętą w szmatkę i powiedział: weź to, jestem zbyt chory, żeby przeżyć, może dasz radę, weź szofar, pokaż im, że w Oświęcimiu mieliśmy szofar. Przypomina sobie Judyt Teodor i tak dalej. To jest ten szofar i na tej stronie, o której powiedziałam, on jest w Auschwitz i on w ten szofar dmie. To jest strona, którą można sobie wygooglować, szofar blown in Auschwitz. Proszę sobie, można wrzucić do Google. Więc to jest bardzo poruszająca historia, która pokazuje to przywiązanie, prawda, że ten czas wyraża się liturgicznie, wyraża się też w jakimś sensie religijnie, że on ma taką, więc jak Państwo zobaczycie na obrazach, jest wiele obrazów, które używają szofaru jako symbolu przetrwania Holokaustu. I bardzo często, kiedy w czasie obchodów Holokaustu również dmie się w szofar. I to jest... Dlaczego ten dźwięk szofaru ma bardzo bogatą symbolikę? On się powołuje też na przymierze Boga z Abrahamem, kiedy to baranek został jakby za tak, bo ten szofar to w tą stronę jest, tak, że baranek został jakby za
zapętlony w krzaki za pomocą właśnie tego rogu. I ten róg był przypomnieniem Bogu, zobacz, mój, ja, Abraham, ja jestem potomkiem Abrahama, tego Abrahama, który był gotowy przynieść swojego syna w ofierze. I to był oczywiście, ta ofiara była zastąpiona właśnie barankiem, a szofar przypomnieniem tego właśnie, tej właśnie gotowości złożenia najwyższej ofiary. Szofar również nawiązuje do czasów mesjańskich, do przyjścia Mesjasza. Szofar również nawiązuje do ruszenia wojny, bo szofar był używany jako informacja, że ruszamy do ataku. I również szofar był, jest również, i to naprawdę bardzo, spróbuję jeszcze raz, przepraszam, ale... przypomina płacz. I to jest właśnie dlatego takie ważne, że on wyraża ludzkie uczucia tak różne, tak sprzeczne i właśnie tak jak w tradycji żydowskiej te sprzeczne uczucia, prawda, łączą się w jednym dźwięku. Dobrze, następnym razem będę, bo już się domyślałam, jak zrobić, żeby pokazać Państwu wideo, wtedy następnym razem ja już nie będę musiała demonstrować takich rzeczy, szczególnie, że ja naprawdę nie chcę śpiewać. Więc jakbym chciała jakąś melodię Państwu odegrać, to już będę wiedziała jak, bo znalazłam link do YouTube'a, ale to jest szczegół. Dobrze. W każdym razie, wracając na chwilę do bardziej pozytywnych i optymistycznych tematów, astrologia. Każdy to lubi, astrologia z astronomią, prawda? Więc to kiedyś było wymieszane ze sobą, nie było rozpodziału między astronomią a astrologią. I tutaj są, proszę bardzo, dowód na to, że astrologia w judaizmie istniała od starożytności, to są synagogi z ziemi Izraela z okresu starożytnego. I tutaj mamy przepiękną gwiazdę Dawida, właśnie w takim kosmicznym ujęciu, taki pasującą do tego naszego Eladon, który wcześniej Bóg, który wcześniej ten poemat średniowieczny, który wcześniej odczytywaliśmy, jest bardzo właśnie, nawiązuje do tego. Astrologia nosi, więc mój kolega, przyjaciel właściwie, pisze książkę na temat żydowskiej astrologii. Ja się oczywiście nie do końca z nim zgadzam, co do siły. On naprawdę wierzy, że znak astrologiczny to wyliczał różne rzeczy dla mnie i tak dalej. Ale ta książka jest, oprócz tego, ja powiedziałam, słuchaj, on jest ultraortodoksyjnym Żydem, mieszka w Boroparku, zajmuje się astrologią, zajmuje się, jest bardzo, słuchaj, jak piszesz taką książkę, to musisz to dobrze podeprzeć tekstami religijnymi, rabinackimi, żeby to nie wyglądało, że tutaj jakąś magię uprawiasz. I on rzeczywiście wkłada ogromną pracę w tą książkę i właśnie w to, żeby było to dobrze podparte źródłami żydowskimi, źródłami religijnymi, rabinackimi. I poprosiłam go, powiedz mi, masz coś na temat Rosh Chodesh w swojej przyszłej książce, która ma się ukazać na Rosh Hashanah. On mi odpisał na Facebooku po angielsku, ja to przetłumaczyłam na polski w taki sposób, że zapytałam się, w jaki sposób jest związek między Rosh Hashanah, Rosh Chodesh a astrologią. On powiedział, astrologia odnosi się do tego, co energie planetarne oznaczają dla ludzi. W modlitwie Kaddish Levana, to jest, o której będziemy za chwilę mówić, o uświęcenie księżyca, mówimy, że Bóg powiedział księżycowi, aby się odnowił. Jak ludzie, ci, którzy są niesieni w łonie matki, których przeznaczeniem jest odnowienie się jak księżyc. Innymi słowy, comiesięczna odnowa księżyca symbolizuje odradzanie się istoty ludzkiej. I tutaj jest bardzo, mówiliśmy o Holokauście, teraz mówimy o odradzaniu się, że to i my jesteśmy tutaj, Żydowski Instytut Historyczny, kiedy któryś był instytutem judaistycznym, a teraz mamy wykład judaistyczny, prawda? Nawiązujemy do historii, historia niby się wydaje, że już jest koniec, że ten księżyc już nigdy się nie pojawi i nagle jednak pojawi, widzimy maleńkie rogi księżyca wystające z ciemności. I oczywiście te rogi księżyca, które powiedziałam, to takie nawiązanie do kultury asyryjskiej, które Państwo pewnie wiedzą, że w kulturze asyryjskiej jeden z bogów był związany z Nowym Miesiącem i ten właśnie miał też, używał rogów baranich jako symbolu Nowego Miesiąca. Nowy Miesiąc jest tak, taki uśmiech i to wygląda jak głowa barania. Pierwsza literka alef hebrajskiego alfabetu zresztą też jest głową baranów, nie mniej, nie więcej. Więc powiązania, prawda, nic nie jest przypadkowe. W każdym razie dobrze, ale już nie wracając z 5000 lat przed Asyrii, ale ta koncepcja odradzania się księżyca jest w tradycji żydowskiej bardzo powszechna.
No więc mówimy, kilka jest, i tutaj trochę chcę więcej powiedzieć o liturgii, że liturgia ma ogromne znaczenie w tradycji żydowskiej. I tak jak mówiłam, że my nie robimy, nie dmiemy w róg, w roszchoderz, nie mamy pozostałych takich uczt i tak dalej, tego, co robimy w inne święta, za to, gdzie roszchoderz rzeczywiście ewidentnie jest zapisany, w przeciwieństwie do Jowolan, po którym nie ma prawie żadnego śladu w liturgii żydowskiej, w roszchoderz jest bardzo intensywnie widoczny w Sidurze. I w wielu różnych miejscach w modlitwie wspominamy, kiedy jest roszchoderz, albo i nawet przed roszchoderz, więc przede wszystkim, kiedy jest sam roszchoderz, to mówimy modlitwę. Nie, to jest w szabat, przepraszam, w szabat przed roszchoderz, to się nazywa szabat mewarchim, w modlitwie, kiedy przy wyciągniętej torze, pod koniec, po przeczytaniu fragmentów Tory, mówimy następującą jechiracą. Jechiracą, niech będzie Twoją wolą, Adoszem, nasz Boże i Boże naszych ojców, aby odnowić ten od nadchodzący miesiąc dla nas i obdarz nas swoją dobrocią i błogosławieństwem i daj nam długie życie, życie pokoju, życie dobroci, życie w błogosławieństwie, życie materialne, życie pełne wigoru cielesnego, życie, w którym istnieje strach przed niebem i strach przed grzechem, życie, w którym nie ma wstydu ani lub hańby, życie w dostatku i honorze, życie, w którym jest miłość do Tory i strach przed niebem, życie, które spełnia się życzenia naszych serc. Amen. Możemy sobie wyobrazić, jak to brzmiło w różnych kontekstach historycznych. Proszę sobie wyobrazić, od Talmudu ta modlitwa istnieje, a w Sidarach jest, no trudno powiedzieć kiedy, bo w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. On, który dokonywał cudów dla naszych ojców i ukupił ich z niewoli ku wolności, niech on nas wkrótce odkupi i odbierze nas rozproszonych z czterech krańców ziemi, zjednoczonych przyjaźnią jest cały Izrael, powiedzmy amen. Prawda? I potem ogłaszamy nowy miesiąc, i tutaj będzie Sivan, który będzie w dniu tam Jomszy Ślisi, trzeciego dnia, godzina halachiczna, tak? I tutaj dokładnie ze szczegółami przyniosą dla nas i dla całego Izraela dobrość. Niech on ją odnowi, święty, błogosławiony on dla nas, dla naszego całego ludu i tak dalej. I oczywiście mamy tak, błogosławieństwem, szczęściem, radością, pocieszeniem, życiem w pokoju i tak dalej. I czasem i oczywiście i dla wczesnego odkupienia, czyli to jest przyjście Mesjasza, nawiązanie do przyjścia Mesjasza. Czy są pytania jakby to? I tu jest kolejna liturgia, jest właśnie ta Kiddush Levana, o której mówił tutaj mój kolega w mailu. I to jest malarstwo, które znalazłam, proszę Państwa, w Muzeum Narodowym w Warszawie, na stronach muzeum. Wacław Koniuszko, Powrót synagogi, Kiddush Levana. Prawda? I to jest 880 rok. Nie wiem nic więcej na ten temat, tylko powiem, piękny obraz, pomyślałam sobie, że... A to jest ze strony Chabadu, też piękny obrazek tutaj wybrałam. I znaczy on jest tam na tej stronie i też jest bardzo ciekawy artykuł. Zraz miesiącu, gdy księżyc ponownie ukazuje się na niebie, recytuje się specjalne błogosławieństwo nazywane Kiddush Levana, oświęcanie księżyca, chwaląc Stwórcę dla jego cudowną pracę, którą opisuje astronomię. Kiddush Levana jest recytowany po zmroku, zwykle w sobotę wieczorem. Niekoniecznie można go omówić każdego innego dnia, błogosławieństwo to można odmawiać poczynając od trzeciej nocy miesiąca, tak, czyli z trzeciego dnia kalendarza żydowskiego, po ukazaniu się księżyca aż do jego pełni, czyli około 15 dnia miesiąca księżycowego, czyli miesiąca żydowskiego. Błogosławieństwu towarzyszy recytacja psalmów i fragmentów Talmudu, często też pieśni i tańce pełne radości, ponieważ nasz naród jest porównywany do księżyca, odradza się i odradza na nowo na całej przestrzeni historii. Kiedy błogosławimy księżyc, odmawiamy naszą ufność, że bardzo szybko światło boskiej obecności wypełni całą ziemię, a naród żydowski powróci z wygnania do swojego domu. I to jest oczywiście przepiękny tekst, znowu. I tu jest tekst błogosławieństwa Kiddush Levana w pełni. Błogosławiony bądź ty, całego tego błogosławieństwa, tak? Błogosławiony bądź ty Hashem, czyli Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, tak? Błogosławiony bądź Boże, ty, nasz Boże, władco wszechświata i czasu, który słowem Bożym stworzył galaktyki, a tchnieniem ust Boży wszystkie ich zastępy dał im prawo i czas, aby nie zmienili swojego biegu. Radośnie i szczęśliwi mogą czynić wolę tego, który je posiada, prawdziwego pracownika, którego praca jest prawdziwa. I Bóg powiedział do księżyca Levana, odmów się. No, pamiętacie ten midrasz? Piękną koronę dla obciążonych łonem,
lub tych noszących w łonie, których przeznaczeniem jest odnowienie się jak ona, czyli jak księżyc, i uwielbienie tego, który ich ukształtował. Przez imię chwały Królestwa Bożego, błogosławiony bądź Boże Ty, Haszem, który odnawiasz księżyce, Mehadesz, Hadoshim, to jest ten, który odnawiasz księżyce, miesiące. Tak, i oprócz tego już bardzo dobrze, dzisiaj jesteśmy w miarę na czas, więc to jest ta przepiękna modlitwa, która w taki bardzo kabalistyczny, mistyczny sposób opisuje właśnie ten cały proces odnawiania się i powracania i jednocześnie trwania tradycji żydowskiej. I jeszcze, ale chcę powiedzieć, że czyli mówiliśmy dzisiaj o Rosh Chodesh, który jest co miesiąc, mówiliśmy o siedmiorocznym cyklu, kto go nalicza, prawda, mamy specjalne błogosławieństwo i specjalny system naliczania dni pomiędzy Pesach a Szawłot, prawda, 40. I każdy z nas, ja dzisiaj oczywiście wczoraj też liczyłam, prawda, Omer, jak jest z tym odliczaniem lat, jeśli chodzi o szmitę, no, tutaj to robi Beis Din. To jest odpowiedzialność Sanhedrynu, którego dzisiaj nie mamy. Dzisiaj to jest po prostu, wiemy to z kalendarzy i trzymamy to od starożytności, tą szmitę, którą będziemy mieli od września. Prawda? Więc mówiliśmy o Rosh Chodesh, mówiliśmy o roku żydowskim i mówiliśmy o szmicie, o cyklu siedmioletnim, mówiliśmy o cyklu 49-letnim, czyli 50. rok, który jest Jowel, prawda? I mówiliśmy o różnych rytuałach, które są, to nie są wszystkie rytuały, to jest tylko kawałeczek rytuałów, które są związane z nowym miesiącem żydowskim, Rosh Chodesh. Mówimy też Halel w Rosh Chodesh, ale Halel też mówimy w inne święta, więc może kiedyś przy okazji innych świąt też o Halelu opowiem. Więc to jest, dlatego chciałam, przede wszystkim mam specjalne czytania na Rosh Chodesh, też znowuż o czytaniu Tory jako takiej, może być, może powiem za 2 tygodnie, ze względu na Szawuot, które jest świętem nadania Tory, znaczy za 3 tygodnie się spotykamy, i spotykamy się dokładnie na tydzień przed świętem Szawuot, żeby właśnie o święcie Szawuot trochę więcej opowiedzieć. Więc dotąd mieliśmy najkrótszy okres, miesiąc, właściwie dzień, trochę mówiliśmy o dniu, ale bardzo niewiele. O dniu będę mówiła przy okazji Szabatu, czyli najpierw będziemy mówić o Szawuot, a potem będziemy mówić o Szabacie. Najpierw musimy otrzymać Tory, żeby móc przestrzegać Szabatu, musimy wiedzieć, jak to zrobić. Dobrze, ale na tydzień przed Szawuot będziemy mówili o Szawuot, a tydzień po Szawuot będziemy mówili o Szabacie. W ten sposób ustaliliśmy. Za to jest, więc mówiliśmy o najkrótszym okresie, ale jest jeszcze po środku coś. Otóż to jest bardzo ciekawe, błogosławieństwo Słońca, które jest co około 28 lat. Prawda? Czyli to jest co 10 277 dni. Tak? I ostatnie było z tego ja powiem szczerze, że oparłam się na polskiej Wikipedii i wszystkich tych danych konkretnych nie sprawdziłam i też nie przyniosłam tego błogosławieństwa. To jest to po prostu rzecz, o której chciałam wspomnieć. Ona jest dość, nie jest to takie, to błogosławieństwo jest w sumie, nie jest aż takie. Zaraz widzę pytanie, bardzo dobrze. Więc tutaj jest to ten kawałek o Birkat Hama, który jest ciekawostką i właściwie tak. A jedna ciekawostka jest taka, że znowu nawiązujemy tutaj do stworzenia świata, prawda? Że żydowska religijna głównym elementem jest modlitwa tej samej nazwie, bo błogosławieństwo Słońca odbywa się raz na około 28 lat. Według Talmudu uroczystość ta związana jest z faktem, iż w dniu, na którym padło błogosławieństwo Słońca, układ gwiazd, Słońca, Księżyca i gwiazd, powraca do takiego, jaki nastąpił w 4. dniu stworzenia świata. To jest dniu, w którym według Biblii, Księgi Rodzaju, Bóg stworzył te ciała niebieskie. Uroczystość może odbywać się jedynie w ciągu pierwszych 3 godzin od wschodu słońca, a do jej zorganizowania niezbędny jest minian, czyli 10 ludzi, mężczyzn najczęściej w ortodoksji. Treścią błogosławieństwa słońca jest wyrażenie wdzięczności Bogu za uczynienie dzieła kreacji. Ostatni Birkat Hama odbył się 8 kwietnia 2009 roku. Według tradycji było to 206 w historii świata taka sytuacja, 206 razy. Czyli zobaczcie, jak obserwowano księżyc, słońce, gwiazdy, planety z wielką dokładnością, z wielką precyzją. Powiem Państwu, że nasze obliczenia księżyca są dokładne co do milisekundy.
I współczesni naukowcy nawet nie są w stanie, czasami są lepsze niż to, co jest w stanie obliczyć nauka. To nie jest, my znaleźliśmy kiedyś, znaczy ludzie, tak, zostały odnalezione materiały, takie urządzenie do mierzenia czasu, które zostało wydobyte przez Greków. I tam też był podobny XIX-wieczny cykl, mechanizm, bardzo, bardzo precyzyjny, bardzo ciekawy mechanizm od obliczania czasu. I tam było właśnie też ten cykl XIX-wieczny, letni, który my używamy w naszym, żeby obliczać lata przestępne. Więc to jest ciekawe, że tutaj w pewnym sensie ta tradycja obserwacji nieba, ta astrologia i astronomia, przede wszystkim astronomia, była bardzo, bardzo rozwinięta w starożytności i już od czasów, kiedy ta mitologia, prawda, że też ta mitologia starożytna była bardzo głęboko osadzona w tym, więc obserwowano niebo z wielką, wielką dokładnością, przewidywano, oczywiście położenie gwiazd pomagało w nawigacji, proszę sobie wyobrazić, bez żadnych urządzeń nawigacyjnych, prawda, nocą na jakichś ogromnych morzach i oceanach, które ludzie już w starożytności przemierzali na swoich statkach, więc to było na pewno niezbędne do nawigacji. I miało też znaczenie duchowe i tutaj ewidentnie, prawda, w mitologii się znajduje. A, no i oczywiście mamy tak. Okej, dobrze. Czy w tradycji judaizmu osobisty rok 50 ma osobisty rok 50 jakieś znaczenie? Ciekawe. To znaczy, są specjalne modlitwy na każdy rok życia. I tutaj rzeczywiście. Niektórzy to. Po pierwsze jest zasada, że co roku mówimy psalm, że możemy mówić to codziennie albo raz w tygodniu, ten psalm, który mamy, czyli tak teoretycznie jednoroczna osoba powinna mówić psalm pierwszy, czyli psalm 50 byłby tym psalmem, który mówiłaby osoba, która ma 50 lat. Nie ma jakichś, są pewne zasady tego, jak się powinien człowiek zachowywać, są pewne wskazówki na to, jaki jest rodzaj umysłu w 50 roku życia następuje, ale nie. Osobisty rok 50 nie odgrywa takiej roli w judaizmie, jak powiedzmy 50 rok, jak Jowe. To nie jest tak, można powiedzieć, że 50 rok, okej, okay, to jestem, idę na wolność, tak, mam wolność, teraz to już nie muszę pracować, tak, emerytura powinna być od 50 roku życia, na przykład coś takiego, nie ma takiej, aż tak daleko nie idziemy z tym, ale to dobre pytanie, oczywiście bardzo fajne. I oczywiście istnieją różnego rodzaju pomysły, na przykład na każdy tydzień, miesiąc ciąży są osobne modlitwy, na przykład, to już są takie pisane już w świecie aszkenazyjskim modlitwy na przykład dla kobiet, więc to nie są, to pytanie nie jest zupełnie tak, jest coś takiego jak czas osobisty i on ma wielkie przetłumaczenie, najważniejszy oczywiście czas osobisty na przykład jest dotyczący obliczania dni Nidy, ja o tym nie mówiłam, bo mówimy o kalendarzu, mówimy o czymś zewnętrznym, prawda, ale czas obliczania, są też przykazania, które dotyczą ludzkiego ciała, które są też związane z naliczaniem konkretnej ilości dni. Nie ma do tego błogosławieństwa i nie ma do tego rytuału w takim tradycyjnym, potem w mistycznych, różnych tradycjach wszystko jest. Także w kabale każdy element możemy znaleźć. Czy może są jeszcze dodatkowe? Teraz zupełnie już widzę, że jest już czas. Tak dobrze mówię, tak? Bo ja się zgubiłam w czasie. Ile my mamy jeszcze czasu? Wszystko mówię. Mówię, mamy jeszcze czas, więc jeszcze myślę spokojnie kilka minut. Jeśli byłaby treść, którą można byłoby te kilka minut wypełnić, to bardzo proszę, a Państwa też proszę o to, żeby się zastanawiać nad pytaniami. Dobrze, mówiłam o tej tradycji syryjskiej. Tak, nie, to ja bym bardzo poprosiła o pytania wobec tego rzeczywiście. To dzisiaj nam się udało skończyć. To ja może w oczekiwaniu na pytania od Państwa, bo tutaj na pierwszym slajdzie, na slajdzie tytułowym pojawiła się ilustracja. To jest ilustracja, to jest obraz, który pochodzi z naszych zbiorów. Nie wiem, czy mogłabym Panią Miriam poprosić o to, żeby wrócić do tego pierwszego slajdu. Już wracam. Bardzo proszę. Chciałam tylko powiedzieć, że autorem tego obrazu jest Artur Markowicz. To jest malarz urodzony w Krakowie, w zasadzie Podgórze Krakowskie,
który studiował na Akademii Sztuk Pięknych, także pod kierunkiem matejki. Przez chwilę też studiował w Paryżu, w Akademii Sztuk Pięknych tamtejszej. I tak ten obraz, do którego za chwilę tutaj dojdziemy, za sekundę. Właśnie nie wiem, Magiśku, o już, bo nie mogę przesunąć. Będzie, jest. To jest obraz, który po pierwsze mogą Państwo obejrzeć w detalach na naszym portalu delet.hi.pl, ale również w Centralnej Bibliotece Judaistycznej, także na naszym żichowym portalu, ale mało tego, poza tym obrazem mogą Państwo zobaczyć jeszcze kolekcję ponad 80 innych obrazów tego autora i też jakby poznać jego twórczość, chyba nie tak bardzo szeroko znaną, także myślę, że to jest też dobra okazja, żeby wrócić do tego artysty. A ja chciałam, jeśli mogę zapytać o ten mechanizm, o którym nasza prelegentka wspominała, do liczenia czasu, takiego precyzyjnego liczenia czasu. Czy to jest przypadkiem taka maszyna, którą znaleziono w okolicach greckiej wyspy, ona ma jakąś trudną nazwę, zdaje się Antikythera? Mm-hmm. I to jest rzeczywiście jakaś niezwykła maszyneria. Nie wiem, czy udało się rozkodować sposób, w jaki ona funkcjonowała. Także nie wiem, czy pani coś więcej wie na ten temat. Tak, ja mogę wysłać. Tak, właśnie, bo ja znalazłam kogoś, to jest matematyka wybitnego, który to w dużym szczęście, nie wszystkie elementy, ale dużo tam właśnie i między innymi znaleziono odnalazł tam 19. Ten cykl 19-letni, który tam się pojawił. Także tak, to jest to jest tak, że niestety to jest trochę tak, że kiedy zajmujemy się takimi rzeczami, a jesteśmy humanistami, to jesteśmy ograniczeni. On jako matematyk był w stanie zrozumieć dzięki skanom tego urządzenia właśnie więcej informacji na ten temat. One nie jest bezpośrednio związane z tradycją żydowską, więc nie chcę tutaj Państwa w tym momencie się wgłębiać w ten cały mechanizm i różnic między tym mechanizmem, a powiedzmy naszymi współczesnymi zegarami, czy innymi mechanizmami, ale to jest fascynujące. Ja się po prostu zastanawiałam, że może kto wie, czy bo mówiłam o tym, że żydowskim mechanizmem jest, że żydowski zegar wygląda tak, zaraz Państwu pokażę, oto żydowski zegar, prawda? Tak wygląda żydowski zegar. Za to być może jakieś mechanizmy były, które pomagały, prawda, w naliczaniu przynajmniej części tych rzeczy. Jeśli chodzi o święto trąbek Giemrymskiego, pokazuje grających na trąbkach, znaczy być może Giemrymski nie wiedział, co maluje po prostu. Znaczy ewidentnie oni grali na szofarach. Ja patrzyłam, nie mogę znaleźć tego obrazu, jak wrzucam święto trąbek, to mi wychodzi, wyskakuje mi, teraz próbowałam to szybko w internecie zobaczyć, to mi wychodzi ta modlitwa nad wodą i tam nie ma żadnych trąbek w ogóle, oni się po prostu tylko modlą nad wodą i tam nie ma żadnych trąbek, może nazywają to trąbkami, ale to jest szofar po prostu, bo no tak jak to przetłumaczyć na polski, za to jeżeli jest specyficznie obraz, który pokazuje dęcie w róg i zamiast rogu jest trąbka, taka zwykła trąbka, to jest to błąd po prostu, ja nie widzę takiego obrazu Giemrymskiego. No dobrze, w dzisiejszym judaizmie obchodzony jest rok szabatowy. Tak, w dzisiejszym judaizmie jest obchodzony rok szabatowy, dokładnie. Zaczynamy dokładnie od tego września i dlatego między innymi zdecydowałam się, właśnie znaczy to nie jest taka wielka pomyłka, pani Joanna, to po prostu jest tak, że czasami ludzie używają słowa trąbka, ale tak naprawdę to jest szofar. Jak powiedzą szofar, to ludzie nie będą wiedzieć, co to jest. Prawda? Ale tak naprawdę technicznie to jest to instrument mucha, denty, prawda? Więc jest to trochę. Więc może, jeżeli mamy, ile mamy jeszcze czasu tak dokładnie, co do minuty? Ja myślę, że ja nie miałabym sumienia mówić, ile mamy czasu dokładnie co do minuty, bo wykład jest tak interesujący, że absolutnie nie pozwolę sobie na to. Także myślę, że jeżeli miałaby pani jeszcze jakąś niezwykle interesującą informację dla nas, to ja powiem, co zaraz, ja myślałam o tym, że ja bym mogła wrócić do mojej poprzedniej prezentacji, bo ci, którzy może nie byli na poprzedniej prezentacji i pokazać trochę o tym liczeniu Omeru, z którym porównywałam 49 rok, to mogłabym na sekundkę, moglibyśmy się, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli to nie jest wielki problem, to byśmy mogli się cofnąć ewentualnie do tej prezentacji. I wtedy mogłabym pokazać Państwu, czy to jest w ogóle możliwe, czy to raczej...
Tego się nie da zrobić. Wydaje mi się, że ta prezentacja już nie jest dostępna w naszym programie. Także możemy się mówić tak, że wgramy ją na następne nasze spotkanie. Nie, 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 to jest okej. Okay. To jest właśnie to liczenie Omeru, jest te urządzenia do liczenia Omeru są fascynujące zupełnie. I w związku z tym i to, że my dzisiaj mamy taki te mikro liczenie Omeru, które trochę nawiązuje do tego siedmioletniego cyklu, prawda, że te rytmy w tym kalendarzu żydowskim się powtarzają w taki fascynujący sposób. I teraz wracając do mojego pierwszego wykładu, prawda, kiedy że osoba, która jest członkiem, jest uczestnikiem życia żydowskiego, tego żydowskiego kalendarza na co dzień, każdy dzień odnosi się do tych kolejnych punktów, który jest rok w cyklu siedmioletnim, który jest dzień miesiąca, który miesiąc w roku, prawda? Czy jest wschód, czy jest zachód, czy jest południe. Tak? Ja mam na przykład, ja mam różne kalendarze i na przykład mam różne kalendarze na swoim telefonie, prawda? I kolega mi wysłał bardzo śmieszne, ale nie mogę tym teraz panu pokazać, prawda? I tutaj mam, nie wiem, czy widać, prawda? Kalendarzyk do mierzenia Omeru, czy dzisiaj mamy 24 dzień Omeru, prawda? Nie wiem, dlaczego mówię prawda. Mam też taki kalendarz, który pokazuje od momentów, czyli mamy w tej chwili dokładnie, prawie jesteśmy w południu halachicznym. Ta ciemna strona tutaj na tym kalendarzu, tu jest na samym dole, to jest wschód słońca. Potem, a już teraz my widzimy mój wyświetlacz, a potem mamy zachód słońca i możemy dokładnie widzieć, i w związku z tym mamy kolejne przykazania, które dotyczą tych kolejnych etapów. I ta czarna wskazówka to jest to, gdzie jesteśmy w tym momencie. Jest nawet sekundnik, prawda, który pokazuje nam dokładnie, w którym momencie jesteśmy. I z każdym etapem dnia są związane inne przykazania, albo inne też rytuały odbywały się w czasie świątyni. Z kwestią zaprzestania jesienia w roku szabatowym, to w dzisiejszych czasach w judaizmie, że teraz jest, więc różne są, no, musimy nakarmić 7-milionowy naród. Prawda? Mamy XXI wiek. Nie ma takiej możliwości, żeby zupełnie przestać zbierać plony. Różne są rozwiązania, na przykład takie, że wypożyczamy pola naszym nieżydowskim współobywatelom, na przykład. Różne, więc kiedyś cały, więc to jest oczywiście head, to się nazywa, drugie słowo jest mechira, heter mechira. Pozwolenie sprzedania ziemi. Niektórzy mówią, że to jest absolutnie niedopuszczalne, nie możemy sprzedawać ziemi, prawda? Więc różne sposoby tego rozwiązywania tego problemu. Czasami jest to kwestia, jak dokonujemy tego zbioru, że ten zbiór jest dokonywany przez Beis Din i potem Ocar Beis Din i potem to Beis Din dysponowują tym jedzeniem, owocami. Więc różne są sposoby funkcjonowania tego w systemie halachicznym, tego, jak to jest dzisiaj robione, prawda? Ale ta halacha jest w ziemi Izraela przestrzegana przez większość, na pewno przez wszystkich ortodoksyjnych Żydów, a nawet nieortodoksyjnych. Tak. Jeszcze może są jakieś inne pytania, ale cieszę się, że są w ogóle pytania, bo to jest strasznie miłe. A teraz się zrozumiem, że teraz jesteśmy, że zaczęliśmy za 15, czyli jesteśmy, zbliżamy się mniej więcej do godziny 15 minut, tak? To jest tak. Jesteśmy idealni. Tak. Tak, dobrze, to bardzo fajnie. No cóż, jeżeli nie będzie w najbliższym pytania, jakiegoś pytania, to powiem, że strasznie dziękuję. Bardzo to było ciekawe doświadczenie. Uważam, że ten poemat jest przepiękny. Tak. To jest przepiękny poemat, który naprawdę, ta liturgia żydowska jest po prostu wypełniona takimi różnymi przepięknymi elementami. No i tutaj jest oczywiście jeszcze jedną rzecz mogę wspomnieć, skoro mamy 2 minuty dosłownie, to mogę powiedzieć, że ten element etyczny, prawda, jest tutaj bardzo, bardzo ciekawy. W tym roku jubileuszowym każdy powróci do swojej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś bliźniemu lub kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu, ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęło od jubileuszu, będziecie kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje od jubileuszu, tym większą cenę zapłacisz, im więcej lat pozostanie, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje.
Więc tutaj jest jakby próba rozwiązania tego ekonomicznego, tego problemu, prawda? Kiedy ktoś wynajmuje ziemię, tak naprawdę nie sprzedaje ziemię, a ją wynajmuje, tak? I jaki jest pomysł tego, że tak naprawdę nie będziesz wywiązać krzywdy na drugiego, będziesz się bał Boga Twego, bo ja jestem Bóg, Pan Bóg Wasz. Ja stworzyłem ziemię, ja Tobie tą ziemię daję, Ty masz ją nią gospodarować, ale nie możesz używać tej ziemi do tego, którą ja Tobie dałem, do tego, żebyś Ty ranił albo uciążał drugiego człowieka. Taki, więc to jest bardzo ciekawe, więc mamy model kapitalistyczny, ale próbujemy ten model kapitalistyczny mieć z ludzką twarzą. Ten kapitalizm musi być przeorany wręcz etyką, współczuciem wobec biednego i etyką biznesową. Czy to się sprawdza dokładnie co do literki dzisiaj w XXI wieku w tych realiach? Nie. Niekoniecznie, a może tak, może nie, zostawmy to. Za to, to, co jest możliwe, to jest to, że to wartości pozostawić, próbować te wartości wcielać w nasze życie codzienne. I w związku z tym, i tymi słowami mogę zakończyć. Myślę, że to było naprawdę piękne zakończenie. Nie widzę już żadnych nowych pytań, także pozostaje mi tak naprawdę teraz podziękować za niezwykle ciekawy wykład, inkrustowany elementami dźwiękowymi, co również doceniamy wszyscy. Zapraszam Dziękuję. Państwa, o czym już była mowa oczywiście, na kolejne spotkanie z naszego cyklu i tak jak już zostało to wspomniane, ono się odbędzie 12 maja, także za 3 tygodnie, tydzień przed Szawłot i tydzień przed Szawłot pani rabanit Miriam Gonczarska będzie mówiła właśnie o Szawłot, tak żebyśmy byli na Szawłot wszyscy przygotowani. Oczywiście. Także bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za udział. Raz jeszcze dziękuję prelegentce i do zobaczenia. Dziękuję. O, miałam zostawić swój e-mail. Proszę Państwa, po prostu można mnie znaleźć, jak ktoś się ze mną chce skontaktować, Miriam Gonczarska na Facebooku po prostu na przykład, albo miriam.gonczarska na gmail.com, czyli moje imię, nazwisko i tyle. Także serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo Pani dziękuję również. Dziękuję. Dziękuję Pani Agnieszko. Dziękuję bardzo.